Nowoczesna sztuka w Polsce jest jak alpinista, ma podgórkę i to z powodu samych komisarzy wystaw artystycznych. Ot jeden z nich, Piotr Bies z krakowskiej galerii Pryzmat, wykazał się kompletną ignorancją w dziedzinie awangardowej sztuki konceptualno-objawieniowo-wizjonistycznej. Nie przyjął na wystawę pracy wybitnego elbląskiego rzeźbiarza Cichonia Waldemara, twierdząc, że szpitalna kaczka w mocharowym bereciku jest, cytuję, żenująco słaba, pusta. Pusta! To co on chciał, żeby artysta wsadził do tej szpitalnej kaczki? W co komisarz Bies wali? W sztukę wali! Podejrzenia są, że ze względów politycznych odrzucił kaczkę, choć przyznał Bies, że nie lubi Rydzyka i PiSu. A przecież ta kaczka to jest tylko i aż jedną z prac z cyklu Biżuteria Intymna. Ktoś, kto nosi w odpowiednim miejscu kaczkę szpitalną w mocharowym bereciku, ten jest wielkim artystą przecierającym szlaki jak przedszkolak spodnie na kolanach. I nie należy, panie komisarzu, szydzić, że dyplom studiów artystycznych nie uprawnia do przepisywania taniemu, sztubackiemu dowcipowi wartości sztuki. Pozwala, inaczej muzea sztuki współczesnej świeciłyby pustką, nie jedną. I bełkotaj se, ignorancie, bełkotaj. Każdy, kto choć trochę otarł się, wie, że kaczka szpitalna w mocharowym bereciku symbolizuje desygnat transcendentnej transpozycji traumy wynikającej z odwiecznej walki dobra ze złem. Ink, ścink, flipa z flapem, chleba ze smalcem. Jest to milczący krzyk w obronie własnego ja, rozumianego jako zaimek osobowy, którym osoba mówiąca oznacza siebie. Łyso ci teraz? Pamiętaj, że artystów i ich prac nie można dzielić na lepsze i gorsze. Wszyscy twórcy są równi wobec sztuki, bo sztuka jest jedna.